Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj mięciutki i pyszny piernik z dużą ilością bakalii, przygotowany na ciemnym piwie. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, mąka, masło, cukier, miód, ciemne piwo, kakao, soda, bakalie, skórka pomarańczowa, cukier puder, pomarańcza, mleko i sól. No to zaczynamy. Rodzynki zalewamy wrzącą wodą i odstawiamy na 10-15 minut. Oddzielamy żółtka od białek i przygotowujemy ciasto. Do miski wlewamy roztopione i ciepłe masło, wsypujemy około 3/4 szklanki drobnego cukru, wlewamy pół szklanki lekko podgrzanego miodu i wszystko razem mieszamy. Do masy miodowej dodajemy 3 żółtka i wszystko razem ucieramy na puszystą masę, najlepiej za pomocą miksera. Do puszystej masy wsypujemy 2 łyżeczki sody i do ciasta przesiewamy część mąki, najlepiej około pół szklanki. Dokładnie mieszamy lub miksujemy robotem. Następnie do ciasta stopniowo wlewamy ciemne piwo. I najlepiej wybrać takie piwo, które nie jest gorzkie. Ciasto z piwem miksujemy. Następnie do ciasta dodajemy 2 łyżki przyprawy do piernika, przesiewamy około 1,5 łyżki kakao i zanim zaczniemy miksować, kakao z ciastem mieszamy, aby nie pyliło. Całość miksujemy do uzyskania jednolitego ciasta. Następnie na przemian stopniowo przesiewamy mąkę, mieszamy i wlewamy piwo. W efekcie końcowym ciasto powinno mieć taką konsystencję jak na filmie. Do ciasta dodajemy dowolne bakalie, odsączone z wody rodzynki i posiekane owoce suszone zasypujemy 2 łyżkami mąki i mieszamy. Można dodać jeszcze skórkę pomarańczową i również wymieszać z mąką. I tak przygotowane owoce suszone wsypujemy do ciasta. Wsypujemy również posiekane orzechy. I całość mieszamy. Następnie do 3 białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę. Ubitą pianę dodajemy do ciasta i dokładnie mieszamy.
Gotowe ciasto przekładamy do formy keksowej wyłożonej papierem do pieczenia. Piernik wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy około 50-60 minut, grzanie góra-dół, do suchego patyczka. Czas pieczenia jest uzależniony od rodzaju formy do ciasta. Po 45 minutach należy sprawdzić patyczkiem, czy będzie suchy. I nasz piernik dowolnie dekorujemy. Można posypać cukrem pudrem, oblać czekoladą lub tak jak ja lukrem. Do miseczki wsypujemy pół szklanki cukru pudru. Wlewamy 1-2 łyżki mleka lub wody. Dodajemy łyżkę lub dwie soku z pomarańczy i całość dokładnie ucieramy, aby nie było grudek cukru. W trakcie ucierania, w miarę potrzeby, stopniowo dodajemy sok z pomarańczy lub mleko. A gdyby lukier wyszedł zbyt rzadki, należy dodać więcej cukru pudru. Gotowy lukier powinien być lekko lejący. Tak przygotowanym lukrem oblewamy nasz piernik. Dodatkowo można jeszcze posypać orzechami i bakaliami. Polecam gorąco. Piernik jest mięciutki i bardzo, bardzo smaczny. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!